pokażę wam, jak wygląda moje studio, z czego korzystam, jak się zmieniło to z nowym rokiem. Teraz możecie zobaczyć, jak wyglądało studio na samym początku, jak było tutaj pusto i smutno i jak się to zmieniło na przestrzeni czasu. Tam będzie prawdopodobnie biurko stało, gdzieś tutaj, o. Pokój ma 16 metrów kwadratowych. Nie ma co tu za bardzo pokazywać, skoro pokój jest pusty, ale będzie tutaj... No mam nadzieję, że to się jakoś uda naprawdę fajnie zrealizować. Tutaj mam za sobą dyfuzory. Do czego są dyfuzory i dlaczego są one z tyłu? One nie pochłaniają dźwięku, tylko go rozpraszają. Natomiast te panele akustyczne, które tutaj wiszą, o których zaraz opowiem, one pochłaniają dźwięk. To rozprasza dźwięk, przez co nie jest tak martwe pomieszczenie, pozostaje troszeczkę po głosu. Tutaj są przykuce namalowane, tego namalowałem z Szymonem. Tutaj namalowałem go sam. Tutaj są moje trzy gitary, bas i baneza, nie mam pojęcia jaki to model. Teraz jest pewnie nienastrojony. Świetna gitara, jaka to jest? Korta, też nienastrojona pewnie. I akustyk, Yamahy. Aż wstyd się przyznać, tak jakbym tylko to trzymał jako rekwizyt. Na tej półce mam świetne graty. Jest tutaj Korg Mini Lock. Polifoniczny mały syntezator. Wystarczy tej dziwnej zabawy. Tutaj jest Ableton Push 2. Włącza się, proszę, cyk. Puszem jest o tyle spoko, że tutaj wszystko tak na dobrą sprawę widać i wszystko można nadzorować za pomocą tutaj, co się dzieje w Abletonie, więc nawet nie trzeba na niego patrzeć, aczkolwiek ja uważam, że push jest super, ale tak do szkicowania i eksperymentowania. Tutaj mam mikser do podcastów, tutaj są podłączane wszystkie mikrofony i tam jak nagrywamy drewniane kwiaty i siedzimy sobie tutaj z gośćmi. To jest Rode Procaster i on jest o tyle spoko, że on tutaj ma kompresor, deesser, bramkę szumów, ma też exciter, który daje taki radiowy głos, więc wszystko to spoko brzmi, od razu się to nagrywa na kartę, więc wygodne jest to bardzo przy nagrywaniu podcastów. I ja tutaj też nagrywam swój dźwięk z mikrofonu, jeżeli nagrywam poradniki, te, w których gadam przy komputerze. Ten dźwięk, gdy siedzę tutaj przy komputerze, tutaj ładnie i udaję mądrego człowieka, to jest właśnie ten mikrofon tutaj, to jest Audio-Technica AT897 na tym ramieniu od Rode'a PS1A i to jest podłączone tam do tego miksera na stałe, więc pyk, siadam, klikam tutaj record i się to po prostu nagrywa. Zwróćmy się ku tej stronie. Pianino to jedna z tych rzeczy, która dała mi najwięcej radości po zakupie. Pianino cyfrowe Yamaha. Po co mi pianino cyfrowe? Ono nie brzmi tak super jak na przykład Keyscape. Chodzi o to, że jest tu klawiatura ważona, więc daje to wrażenie grania na pianinie. Samo brzmienie jest spoko, wystarczające do tego, żeby sobie ćwiczyć i przykomponować coś, poszukać jakiejś melodii, pośpiewać, aczkolwiek z tym śpiewaniem bywa u mnie słabo. 10-15 różnych brzmień, poza oczywiście pianinem. To, że nie muszę włączać komputera, czekać aż załadują się wtyczki, tylko właściwie odpalam i mogę już zacząć coś sobie grać, a zawsze przez USB mam podłączone do komputera i mogę grać Keyscape'a czy jakiekolwiek inne wtyczki. W przypadku takich klawiszy ważonych jest ogromna różnica w porównaniu z klawiszami takimi półważonymi czy takimi syntezatorowymi. To jest zupełnie inna jakość grania. Taki trik. Wystarczy przytrzymać pedał. Wystarczy przytrzymać sustain pedal i wszystko zaczyna brzmieć dobrze na pianinie, jeżeli gra się w skali. Pokazać miałem wam komputer, ale muszę wrócić troszeczkę do nadrabiania zaległości z kursem Akademia Wokalu, bo jest obsuwa, a ja tutaj pokazuję wam studio, ale to w przerwie od montowania i sklejania i nagrywania filmów, także wracam do tego i zaraz pokazuję wam dalej studio. Muszę dograć do kursu Akademia Wokali przykłady dźwiękowe. Mikrofon, z którego korzystam i mój główny mikrofon to jest Warm Audio WA87. Emulacja tego Neumanna 87. Podoba mi się brzmienie tego mikrofonu i już pokazuję, do czego jest to podłączone.
Jest tutaj preamp Focusrite ISA-1 przedwzmacniacz mikrofonowy. Tutaj jest podłączony najpierw do tego mikrofon. Następnie przechodzi on przez te dwa urządzenia. Na górze jest korektor Clark Technica, emulacja Pulteka. Tutaj jest kompresor, emulacja 76, też Clark Technica, także to są tanie sprzęty, ale na razie mi są wystarczające, aczkolwiek myślę o jakimś upgrade'zie. Tutaj mam kieszonkę na kable, żeby sobie pochować do gitary i do mikrofonu, bo do tego podłączam gitarę i mikrofon, jeżeli nagrywam. Po przejściu przez efekty, korektor i kompresor dźwięk trafia do tego interfejsu Audio Fuse Arturi. Tu jest wszystko podłączone. Tutaj jest mikrofon, tu gitara, tu są słuchawki. No i z tyłu jest syntezator podpięty, oczywiście monitory studyjne, o których powiem. Tutaj wiszą słuchawki. Do miksu mam Beyer Dynamiki DT990 Pro i mam jeszcze jedne słuchawki, zaraz wam pokażę. A te takie Focusrite, Scarlett'y, zwykłe jakieś słuchaweczki, to je tylko używam do nagrywania. Wiszą jeszcze jedne słuchawki, już wam pokazuję, przechodzę przez ten gąszcz. Fokale Spirit Professional, one już są takie poharatane, mają, nie wiem, z 7 lat, są poklejone. Na razie to tyle, jeżeli chodzi o sprzęt i pokazywanie studia, bo muszę nagrać parę rzeczy do kursu Akademia Wokali. Teraz pokażę, czym charakteryzuje się efekt zbliżeniowy. Oczy zamglone, skieta na gazie, światła na mieście, 200 na zegarze. Boję się, ale nocą jest łatwiej. Jadę, by zapomnieć na zawsze. Tutaj mam odsuwane panele akustyczne, a tam za tym schowek, na przykład różne statywy. Zamykam. Znajdujące się tam za mną trzy ruchome panele mogę w razie co sobie przesunąć. Tak jak w ostatnim wideo pokazywałem, mobilne panele to często najlepsze rozwiązanie, szczególnie w półprofesjonalnych warunkach domowych. Zmontowałem dwa odcinki, które były naprawdę czasochłonne, o tym jak ustawiać mikrofon, także mogę dalej wam pokazywać studio. Monitory studyjne to IF Audio SC307, tak? No tak, dobrze, nie pomyliłem nazwy. Przestrzeń, jaka w nich jest w porównaniu z Adamami A7X, które miałem, i bas, który w nich czuć, i ta głębia brzmienia. To takie plastyczne, miękkie jest brzmienie, to jest naprawdę duża różnica. Nie spodziewałem się, że będzie aż taka, ale no, kosztują też dwa razy więcej niż A7, które wcześniej tutaj stały. Mam jeszcze kontroler MIDI Arturia Keylab 49. Tutaj mam gramofon Audio-Technica, nie znam modelu i zresztą nieważne, zresztą jest nie mój, ziomka. W koszu są takie rekwizyty jak shaker, tamburyn, marakesze, harmonijka, na której nie potrafię grać. Połamałem, a nie nagrałem tego. Jeszcze chciałem przed wami popisać się pewnymi rozwiązaniami technicznymi. O, tutaj są kable pochowane. Takie coś, co można w Ikei kupić na buty, a tutaj po prostu wiszą kable. Kolejna rzecz, z której jestem bardzo dumny, to pilot, którym mogę wyłączać i włączać światło, żeby się szybciej i zwinniej nagrywało. Pyk, wyłączone światło przede mną. Tutaj z tyłu, nad przykucem, który widzicie, mam też lampę miecza świetlnego. Tutaj mam mało światła, jakbym miał, albo jest tak brzydko. Mogę sobie jakieś światło włączyć. A jak jego nie potrzebuję, to mogę je odkręcić. Ale w razie co mam z tamtej strony świat. Mam jeszcze jedną książkę na konkurs o masteringu. U mnie na Instagramie, na Instastories teraz trwa konkurs 24 godziny. Tam są szczegóły. Pebialasiewicz, link jest w opisie do wygrania, książka o masteringu. Po angielsku. Muszę wam pokazać dokładniej tego przykuca. No, powiedzcie, że to jest cudowne, jakby. Tam wysoko wisi ukulele, które też nie jest nastrojone. Morsowałem tylko jeden raz w roku, ale foty już zrobione, no i co? No i nie wiem. Jeszcze pytania z Instagrama mojego, które zadaliście. Jaki pierwszy rozsądny mikrofon do shit rapsów w domowym studio? Rode NT1A
To nawet nie będzie do shit rapsów, to będzie już w ogóle prawie, że top of the top. Dlaczego zmieniłeś Adamy na If Audio? Już wspomniałem troszeczkę w tym wideo. Adamy jak dla mnie miały za mało basu. I też ta przestrzeń, mimo że jest fajna w nich, to w tych zupełnie jest inna, no bo to też są większe monitory, trójdrożne, zdecydowanie też droższe. Przestrzeń i to, jak słychać lewy, prawy kanał, jaka jest scena stereo, to jest coś zupełnie niepojętego. Ale o jakiej firmy masz panele, czy może sam robiłeś? Praktycznie wszystkie panele i całe te rzeczy, oprócz dyfuzora, zrobił mój tata, za co oczywiście mu bardzo dziękuję. Tylko jedynie panele na górze wiszące to są kupione z Addictive Sound. Te panele robił mój tata. To jest po prostu wełna mineralna, obite, ołożone. W środku też jest to przed pyleniem zabezpieczone. Sąsiedzi mają coś przeciwko? Chyba nie, no nie wiem. Albo są nieśmiali, nic nie mówią, ale chyba nie, no to jest stary budynek, są grube ściany i w tym nie ma większego problemu. Czasem tylko jakieś stukoty słychać, ale to też jest budynek, w którym w połowie jest niezamieszkały, bo są tu jakieś pracownie, lokale i tak dalej. Będzie recenzja If Audio SC307 na kanale. Tak, będzie taka, postawię monitory i do odsłuchu puszczę, a nie na poważnie, to trochę więcej o nich opowiem. Ile minęło lat od zakupu najstarszego muzycznego artefaktu do studia? Ale to jest ciekawe. To pierwszym moim takim rzeczą, którą kupiłem rzeczywiście, to był interfejs audio i to było jakieś M-Audio, takie stare i to było 2009 rok, myślę. Ale tak się wyżyłowałem hajsu, to kosztowało z 300 parę złotych. Tak wyżyłowany hajs, żeby to kupić. I potem to wiecie, takie podłączanie w ten sposób, że wciskasz z drżącymi rękoma, podłączasz głośniki, a głośnikami była wieża stereo, taka komunijna, nie? Chyba mojej siostry. Ale potem odpalam, właściwie dźwięk się nie zmienił. Kupiłem sobie potem mikrofon. Też tam jakiś MXL770. Jezu, ile ja czasu spędziłem na znalezienie, że taki mam mikrofon kupić. Jak nazywają się te lampy, które masz za biurkiem przykręcane do ściany? Fajne rozwiązanie. To są po prostu zwykłe lampy LED do wideo, które można sobie kupić po prostu w sklepach. Nawet za parę teraz złotych. I tam jest po prostu wysięgnik, który można kupić na Allegro. Wysięgnik z gwintem i jest to przymocowane do ściany po prostu. Przypominam jeszcze o konkursie na książkę. Można ją wygrać u mnie na Instagramie pebialasiewicz. A propos Akademii Wokali, sorry jeszcze raz, że to się wszystko przedłuża. Przybyły nowe odcinki, będą ciągle przybywać i będę wszystko rozwiązywał w miarę jak będę tylko w stanie najszybciej odpisywał. No różnie, sorry. To tak niedobrze wszystko wyszło, ale walczymy z tym. Dzięki, trzymajcie się i powodzenia. Elo.